konkursie wzięło udział kilka zespołów z całej Polski, w tym także młodzież z kołobrzeskich szkół. Dzisiaj w sali koncertowej ratusza zespoły przedstawiły swoje pomysły dotyczące wielu sfer i obszarów naszego miasta. Po raz pierwszy w naszym mieście zaprosiliśmy ludzi młodych, którzy mają zainteresowania związane z programowaniem, z pracą na otwartych danych, do tego, aby pomóc nam tak naprawdę jako samorządowi w rozwiązaniu problemów, które sklasyfikowaliśmy i przekazaliśmy uczestnikom konkursu. Katalog takich problemów i rzeczy, które są do rozwiązania w naszym mieście. 7 zespołów przygotowało nam 7 projektów. Były to aplikacje, strony, ale również to, co warte jest podkreślenia, to ogromne zainteresowanie właśnie tą formą pracy. My z kolei jako samorząd wykorzystamy teraz te gotowe prace. Aplikacje i inne rozwiązania przygotowane przez zwycięskie zespoły zostaną umieszczone w aplikacji Kołobrzeg Regeneracja. Te projekty, które zostały nam przygotowane, dotykają tak wiele sfer i obszarów funkcjonowania naszego miasta, że nawet ci, którzy są w Kołobrzegu po raz pierwszy i będą szukali atrakcji w Kołobrzegu, to będą mogli za pośrednictwem tej zwycięskiej aplikacji właśnie dotrzeć do tych wszystkich miejsc, które chcielibyśmy, aby turyści odwiedzali. Pierwsze miejsce w konkursie zajął zespół z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Podczas spotkania opowiedzieli o swojej zwycięskiej aplikacji Kołobrzeg Go, która ma formę gry. Przede wszystkim zaczynamy od wyboru drużyny. Wybór drużyny jest operacją jednorazową. Wybieramy drużynę, do której należymy i z drużyną przeciwną rywalizujemy o strategiczne miejsca w Kołobrzegu, przejmując i zdobywając jak najwięcej punktów dla naszej drużyny. Chcieliśmy użytkownikom właśnie dać nagrodę za odwiedzanie wielu miejsc i jednego dnia codziennie możemy odwiedzić taki dany typ obiektu i zagrać w minigrę, która polega na zakręceniu jak najszybciej sterem. I raz dziennie możemy odebrać za to właśnie nagrodę. Ta aplikacja ma służyć zarówno turystom, jak i mieszkańcom. Chcieliśmy rozwiązać problem turystów, którzy przyjeżdżając do miasta nie znają wszystkich zabytków, nie wiedzą, gdzie ich szukać i chcieli, żeby mogli znaleźć wszystkie informacje w jednym miejscu. A mieszkańcy często wpadają w rutynę i szukają sposobu na kreatywne spędzenie wolnego czasu. Rozwiązaniem jest właśnie aplikacja mobilna Kołobrzeg Go w rozszerzonej rzeczywistości. Dzięki tej aplikacji turyści mogą w przyjemny sposób poznać najważniejsze miejsca w Kołobrzegu, przejść ciekawymi trasami, odwiedzić najciekawsze miejsca. Konkurs zrealizowany został w ramach programu Human Part and Space, na które miasto otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych.